Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. A witam Państwa serdecznie. Czytając i słuchając ekspertów, polityków i publicystów, którzy wypowiadają się na temat. Napięcia w relacjach ukraińsko-rosyjskich na temat tego konfliktu między Ukrainą a Rosją. Najczęściej możemy usłyszeć o różnych scenariuszach konfliktu wojennego, wojny konwencjonalnej. Wielu ekspertów, wielu publicystów także kreśli różnego rodzaju scenariusze kolejnego uderzenia na Ukrainę, destabilizacji sytuacji. Mówi się o wojnie pełnoskalowej, o tej perspektywie wojny pełnoskalowej itd. itd. Natomiast ja w dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu zwrócić uwagę na inne aspekty tego konfliktu, na możliwe zagrożenia w innym kontekście. Przede wszystkim, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, o zagrożenie dla infrastruktury krytycznej Państwa ukraińskiego, a konkretnie mam na myśli tutaj kaskady elektrowni wodnych. W mojej opinii potencjalne, potencjalny nie tylko że ostrzał, czy to rakietowy, czy artyleryjski, ale także działalność dywersyjna na terytorium Ukrainy, która miałaby na celu zniszczenie przynajmniej jednej zapory elektrowni wodnej, może mieć skutki katastrofalne dla państwa ukraińskiego, skutki porównywalne do no, właśnie wojny pełnoskalowej i tem, temu chciałem dzisiaj poświęcić odcinek. Obecnie na Ukrainie na rzece Dniepr funkcjonuje kaskada elektrowni wodnych. Mamy tutaj do czynienia z sześcioma elektrowniami wodnymi i powiązanymi z nimi sześcioma zaporami wraz z zalewami. Tych sześć elektrowni wodnych to Kijowska elektrownia wodna z zaporą w Wyszogrodzie, zbiornik Kijowski. Jest nazywany często tutaj Morzem Kijowskim przez mieszkańców stolicy, stolicy Ukrainy z uwagi na jego, na jego wielkość. Następnie Kaniowska Elektrownia Wodna z zapora w Kaniowie, zbiornik Kaniowski. Krzemieńczucka Elektrownia Wodna z zaporą w Krzemieńczuku i zbiornikiem Krzemieńczuckim. Środkowo-dnieprzańska Elektrownia Wodna z zaporą w Kamieńskim i zbiornikiem Kamieńskim. Dnieprzańska Elektrownia Wodna z zaporą w Woroneżu i zbiornikiem Dnieprzańskim czy też Zaporowskim i Kachowska Elektrownia Wodna Zapora w Nowej Kachowce i Zbiornikiem Kachowskim ogólna powierzchnia zbiorników wodnych która jest utworzona przez te zapory to aż 6950 km2, a objętość zgromadzonych zapasów wody to 43,8 km3. Co istotne, te zbiorniki w razie jakiejś katastrofy, no chociażby powodzi, katastrofy naturalnej, ale chociażby także. Awarii technicznej no, stanowią bardzo istotne zagrożenie dla ludzi, nie tylko z uwagi na groźbę właśnie zalania terenów, ale także na odpady radioaktywne i rakotwórcze, które znajdują się właśnie w, w, tych, w tych zbiornikach. I W tym kontekście warto sobie uświadomić to, że uszkodzenie, no, czy to naturalne, czy to właśnie zewnętrzne. Zapory, na przykład zbiornika kijowskiego w Wyszogrodzie, no, miałoby katastrofalne skutki dla całej Ukrainy. Z uwagi na znaczenie, z uwagi na objętość wody, która znajduje się właśnie w tym zbiorniku, doszłoby do zalania części Kijowa, do zniszczenia mostów w, tym, w, tym, w stolicy Ukrainy i właściwie mielibyśmy do czynienia z efektem domina, to znaczy doszłoby do uszkodzenia do uszkodzenia kolejnych, kolejnych zapór na Dnieprze. No, ta kaskada elektrowni wodnych jest oczywiście jest oczywiście ze sobą powiązana i niczym, niczym właśnie w efekcie Domina mogłoby dojść do rozerwania kolejnych, kolejnych zapór, co miałoby oczywiście katastrofalne skutki i dla infrastruktury. I dla terenów zamieszkałych przez obywateli Ukrainy, ale także miałoby istotne znaczenie wojskowe, istotne znaczenie militarne w wyniku tej dużej fali powodziowej, ogromnej fali powodziowej doszłoby do uszkodzenia wielu mostów, a co za tym idzie, no, Dniepr stałby, stałby się bardzo trudną przeszkodą wodną do forsowania dla wojsk lądowych i w przypadku jakichś działań hybrydowych na wschodzie, na wschód od Dniepru, no, wojska ukraińskie miałyby dużą trudność, jeśli chodzi o szybkie, szybkie, szybkie przerzucenie właśnie na wschód od, od Dniepru i ewentualnie Aktualną pomoc dla wschodniej części, wschodniej części kraju. Także warto zauważyć, że taka fala powodziowa, wywołana uszkodzeniem. Przynajmniej jednej zapory na dnieprze doprowadziłaby do dużych problemów, jeśli chodzi o dostawy prądu. Myślę, że także trzeba byłoby się liczyć z czasowym, przynajmniej wyłączeniem, na przykład elektrowni jądrowej w Zaporożu. W ogóle Zaporoże jest też także, jest także ciekawym, ciekawym przykładem. Mam na myśli dnieprzańską elektrownię wodną. To właśnie w, w tej elektrowni wodnej doszło do. Do wysadzenia do wysadzenia tamy w 1941 roku. Dokładnie 18 sierpnia 1941 roku, ta tama została wysadzona przez żołnierzy NKWD. Rozkaz zniszczenia elektrowni miał wydać sam Józef Stalin. 20 ton trotylu spowodowało no, wyrwanie, wy, wyrwa, wyłom, wyłom w, tej, w tej tamie, przez którą no, potężna fala uderzeniowa się wylała. Straty były ogromne i właściwie przez wiele dziesiątków lat. Nie, to był temat tabu, jakby śmierć wielu y, tysięcy ludzi to było absolutne tabu, ta świadomość tragedii nie jest powszechna y, tej tragedii z 1941 roku. Są różne szacunki, jeśli chodzi o y, straty w, wśród ludności cywilnej. Niemieckie dowództwo wówczas szacowało straty na około 1,5 tysiąca żołnierzy, natomiast według historyków, te dane, te, te, te ofiary cywilne to jest od y, 20 tysięcy do nawet 120 tysięcy osób. Zatem no, znaczenie tych zapór na Dnieprze jest ogromne, nie tylko pod kątem produkcji energii elektrycznej, ale także pod kątem ewentualnych działań. Działań wojennych czy też działań dywersyjnych, jeśli chodzi o możliwość uszkodzenia tej tamy, ponieważ ta fala uderzeniowa mogłaby spowodować zniszczenia, moim zdaniem, porównywalne do dużych, do dużych działań wojennych. Dziękuję Państwu za uwagę.